Cześć, nazywam się Adam Rymarz, ale większość użytkowników Icinga kojarzy mnie jako coacha. Za chwilę zaśpiewam z Łukaszem Zagrobelnym, jest to fantastyczna nagroda portalu, budzi we mnie dużo emocji. No i cóż, co mogę powiedzieć o sobie? Zacząłem śpiewać dość późno, więc nie opowiem tutaj bajki o tym, jak to śpiewałem od samego dziecka. Śpiewałem, ale wcale o tym nie marzyłem. Ale życie tak się potoczyło i za chwilę będziecie patrzeć, oglądać, jak to wszystko się dzieje, jak wygląda próba, koncert. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić i że będzie to naprawdę fajne wydarzenie. Był taki konkurs Icing, nie wiem czy znacie. I dzisiaj zaśpiewa ze mną piosenkę Życie na czekanie. Bardzo zdolny wokalista, który jest laureatem tego konkursu. Przywitajcie go gorąco serdecznie. Adam Rymarz przed wami. Adam, spróbuj sobie mikrofonik, wszystko działa. As. Działa i to. Działa, tak? Trochę mniej soprano. As. 1, 1, 1. A. No dobrze, to jedziemy, co? Zaczynamy. Życie na czekanie. W górę ręce. Wstajemy z tych krzesełek. Drogie panie, w domu posiedzicie. Wstajemy. Come on. Wszyscy, w górę! A wy co? Wstajemy, come on. Jedziemy. Adam! Nic, że nie znam ciebie. Nic, że nie wiem, jak to zrobię. Jednak serce pęka. Znowu oprzeć się nie mogłem. Wczoraj ledwie chwila. Dzisiaj rozbiegane ręce. Dzisiaj tylko czekam. Swoje życie na tych parę chwil od ciebie. Już od wczoraj minął chyba rok. Na tych parę chwil i dla mnie.
Kochani, w górę, ręce. Dobrze, wy jesteście w porządku, ale ta strona mi się też nie podoba. Kochani, w górę ręce wszyscy. Zobaczcie, jak ta pani odważnie wstała. Wstajemy? Jedziemy. Wstajemy? Nie? Tak? Całe życie przysiedzicie? A pani może wstać? Nie chce się pani? No dobrze. Postawiłem. Super. Tych parę słów już od wczoraj. A umiecie głośniej? A! No zawodowo. Zupełnie nic. Postawiłem. Czekanie. Postawiłem swoje życie na tych parę słów. Słów dla mnie. Już od wczoraj minął chyba rok, a ty jeszcze telefonu ani znaku wód. Zupełnie nic. Nic dla mnie. Postawiłem swoje życie na. Dzięki bardzo, stary. Tak naprawdę Adam najlepiej zaśpiewał z tych wszystkich ludzi, którzy przysłali swoje nagrania. No to jest zawodowiec, on po prostu zawodowo śpiewa i powinien teraz płytę nagrać, to wszystko. No. Co mogę więcej powiedzieć? Czy chciałby pan powiedzieć coś naszym użytkownikom? Tak, kochani, śpiewajcie jak najwięcej. Ćwiczcie dzielnie w domu, śpiewajcie te wszystkie piosenki, które pojawiają się na iSync, bo może i wy kiedyś będziecie na miejscu Adama. Chociaż to nie jest takie proste, trzeba mieć jeszcze talencik, tak? A Adam go ma.